Spotykamy się na dniach otwartych warzyw gruntowych firmy Syngenta w Holandii. Takie dni otwarte to jest wspaniała okazja do zobaczenia tak szerokiej gamy odmian w wielu gatunkach. Przyjeżdżają na dni otwarte pracownicy firmy z całego świata, z Europy. Również odwiedza dzisiejszą lokalizację wielu klientów naszych. Przyjechała grupa z Polski, 50-osobowa grupa sklepów sprzedających nasiona warzyw. Dni otwarte to świetna okazja, żeby zaprezentować najnowsze odmiany dla warzyw kapustnych z firmy Syngenta. Jak co roku pragniemy odnowić i wprowadzać nowe odmiany na rynek polski. W przyszłym sezonie skupimy się głównie na segmencie kapust do przetwórstwa i tutaj pragniemy wprowadzić przynajmniej trzy nowe odmiany. Pierwsza z nich to odmiana Carbonara, przeznaczona dla przetwórstwa na wczesny zbiór, około 85-90 dni wegetacji, która sprawdzana była w ostatnich dwóch sezonach na terenie całej Polski. Drugą odmianą, którą pragniemy wprowadzić, jest odmiana Adelko. Jest to poprawiona wersja znanej dobrze odmiany Ramco o podobnej charakterystyce, ale o dużo większym plonie i odporności na fuzarium. Fuzarium dzisiaj jeszcze w Polsce nie jest dużym problemem, ale mamy już pierwsze sygnały, że szczególnie w Polsce południowej, że ten problem zaczyna się pojawiać, a nawet narastać. Ostatnią nowością w segmencie kapust do przetwórstwa będzie Ramkila Star. Ramkila Star jest nową kapustą w segmencie znanej Państwu Ramkili. Tutaj przede wszystkim skupiliśmy się na poprawie plonu oraz na strukturze wewnętrznej, która jest ważna dla przetwórstwa ze względu na otrzymanie najlepszej jakości krajanki, a finalnie dobrego produktu do kwaszenia. Bardzo dobrze znaną odmianą na rynku polskim jest odmiana Agresor. Doceniana jest przez wielu producentów ze względu na swoją elastyczność. Okres wegetacji około 120 dni, co sprawia, że możemy tą odmianę zbierać zarówno jesienią, możemy ją lekko przetrzymać i przeznaczyć do krótkiego przechowania, około 2-3 miesięcy. Odmiana ta również wykorzystywana jest do przetwórstwa, do kwaszenia oraz na świeży rynek. Następcami tej odmiany będą dwie nowe odmiany w podobnym segmencie. Odmiana Sukcesor i odmiana Profesor. Jeśli chodzi o różnicę między odmianą Agresor a nowościami, to przede wszystkim zwiększona odporność na choroby bakteryjne. Warto również zaznaczyć, że w przypadku odmiany Profesor można osiągnąć dużo większy plon niż w znanym Państwu Agresorze. Profesor tworzy nieco mniejszą główkę od Agresora i również kształt główki jest bardziej okrągły. Sprawia to, że ta odmiana może być bardziej przydatna na świeży rynek oraz do krótkiego przechowywania. Na dzisiejszych dniach otwartych można było zobaczyć nowe odmiany warzyw wyhodowane przez naszych hodowców. W kolejnych latach, w kolejnych sezonach już zaskoczymy nowościami, które będą się pojawiać z roku na rok we wszystkich gatunkach. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.